Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj wytrawny chlebek keksowy. Keksowy, bo z mnóstwem smacznych dodatków, choć nie bakali. Na mące pełnoziarnistej, lekko ziołowy, w posmaku pięknie prezentuje się na talerzach i jest bardzo prosty do zrobienia. Z podobnego ciasta robię czasem wytrawne muffiny, ale z dzisiejszymi dodatkami wypiek prezentuje się zdecydowanie lepiej w formie bochenka, bo świetnie wyglądają te dodatki w przekroju. Zresztą sami za chwilę zobaczycie. Kromki tego chlebka z powodzeniem zastąpią dodatki do zupy czy sałatek. Będą także fajną przekąską na wynos zamiast kanapki na przykład. Mam nadzieję, że propozycja Wam się spodoba. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Tytułem wstępu zwykle piekę mniejszy bochenek w mniejszej keksówce o wymiarach dna 8x17 cm bodajże, czyli taki w sam raz na raz do zupy czy sałatki, a jeśli kilka kromek zostanie, to następnego dnia opiekam je i podaję na przykład do innego dania lub po prostu z masłem biorę do pracy. Keksówkę wykładam papierem do pieczenia, piekarnik rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza. No i robimy ciasto. Mam tu mrożoną fasolkę szparagową, pokrojoną w mniejsze kawałki, mniej więcej kubek jak widać. Gotuję ją w osolonym wrzątku przez 3 minuty, nie za długo, bo ona ma być nadal jędrna. Po czym odcedzam i zalewam zimną wodą, by przerwać proces gotowania oraz by fasolka zachowała ładny, żywy kolor. Tą zimną fasolkę, kiedy już ostygnie, odcedzam i z grubsza osuszam przed dodaniem do ciasta, ale o tym jeszcze za chwilę. Do miski wbijam 2 całe jajka, dodaję 50 ml mleka i 1 łyżeczkę musztardy, jakiś gładki bez ziaren, zazwyczaj taką wybieram. Dokładnie mieszam. Kiedyś dawałam tu jeszcze oliwę z oliwek, jakieś 50 ml, ale raz zapomniałam jej dodać i chlebek też wyszedł dobrze, więc teraz po prostu ją pomijam. Gotowe, odstawiam na bok. Do drugiej miski wsypuję mąkę. 125 g mąki pszennej pełnoziarnistej u mnie, ale czasem podmieniam ją też na orkiszową i też wychodzi dobrze. Dodaję pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, 1/4 łyżeczki soli, mniej więcej 1/4 łyżeczki czarnego pieprzu i świeżą bazylię, kilka listków. Ja ją zwijam i tnę nożyczkami, tak żeby po prostu ją rozdrobnić. Składniki suche dokładnie mieszam. Czasem dodaję tutaj jeszcze suszone zioła, na przykład oregano czy zioła prowansalskie, by podbić ziołowy smak. Dzisiaj wyjątkowo nie dodaję, bo planuję go podać z zupą, gdzie będzie już sporo ziół. No dobra, i suche składniki wsypuję teraz do mokrych i dokładnie mieszam całość, aż uzyskam ciasto. Wtedy dodaję odsączoną i z grubsza osuszoną fasolkę, czarne oliwki, jakieś 2-3 łyżki, bez pestek w całości, bo będą ładnie wyglądać po pokrojeniu kromek. No i suszone pomidory, kilka sztuk, które tnę na mniejsze kawałki, bo chcę, żeby było ich trochę więcej, równomiernie w miarę rozłożyły się w chlebie. Kilka fasolek i pomidorów zostawiam sobie do obłożenia ciasta z wierzchu i teraz ścieram tutaj mniej więcej 50 g żółtego sera, w zasadzie dowolny ulubiony ser, u mnie dzisiaj Gouda, bo chcę taki łagodniejszy smak, ale często sięgam tu też po ser pleśniowy, po fetę czy na przykład po ostry cheddar. Dobra, i całość teraz mieszam, ale staram się to robić bardzo delikatnie, rozprowadzając składniki równomiernie w cieście. I tak to wygląda i ciasto przekładam do keksówki, wyrównuję, rozprowadzam równo. I z wierzchu układam jakoś dekoracyjnie odłożoną wcześniej fasolkę i pomidory. I na koniec posypuję odrobiną tartego sera. I tak przygotowaną keksówkę wstawiam teraz do rozgrzanego piekarnika. Piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół w tych 180 stopniach Celsjusza przez mniej więcej 40 minut. Pod koniec trzeba po prostu obserwować, kiedy bochenek jest ładnie zrumieniony i wbity w ciasto pod koniec pieczenia patyczek po wyjęciu jest suchy, wypiek jest gotowy. Widać, jak pięknie to urosło i jak apetycznie się zrumieniło. No pachnie cudownie. Po 40 minutach wygląda u mnie właśnie tak, jest gotowy. Wyjmuję z piekarnika i zostawiam, aż ostygnie. Ja wyjmuję to ciasto też od razu delikatnie za końce papieru z blachy, by stygnąc nie parowało i zostawiam na raszce, aż całkowicie ostygnie. Ciasto jest lekko wilgotne, delikatnie ziołowe i pachnie bardzo przyjemnie. Tak wygląda, kiedy ostygło. No i chlebek kroimy. Kolorowe dodatki nie tylko dobrze smakują, ale też pięknie prezentują się w przekroju i ja już nie mogę się doczekać, kiedy go podam. Tak to wygląda. U mnie dziś z czystą zupą jarzynową z ziołami, ale spokojnie odnajdzie się do każdej zupy czy sałatki w stylu śródziemnomorskim. A następnego dnia, jeśli zostanie kilka kromek, można je po prostu opiec i podać do innej zupy. Tu widzicie na przykład z ziemniaczano-orzechową z selerem. Chlebek jest pyszny, piękny i jak sami widzieliście, banalnie prosty. Spróbujcie. Smacznego!